Siemka, witam Was w Scrum Mechaniku. Zobaczymy, co dzisiaj nam workshop zaprezentuje. Już nawet powiem więcej. Sprawdziłem, czy te mody będą działać. Jesteśmy na moim starym, znaczy starym, moim torze przeszkód. Nie wiem, czy w ogóle coś dzisiaj będzie. Tak jak widzicie, mamy dwa ostatnie, to będą sprawdzane. Oczywiście mogą się mierzyć z pierwszym miejscem, czyli na razie pierwsze miejsce ma czołg. Przejechał cały ten, nie wywrócił się, trochę mi laguje, to jest nieważne. Ogólnie mamy żółty czołg ze Star Warsów, jak gdyby, nie? Takie były w Star Warsach, nie wiem czy to były żółte, ale były to jako pierwsze. Obejrzmy go całego. Czekajcie, wezmę młotek, żeby go obejrzeć. Skąd to miał? Aha, że światło, nie? A co mogę mu, żeby bardziej świecił? Aha, bardziej świeci. Dobra, nieważne. Tu mamy silniki, wszystkie są powłączane. Ciekawe jak on działa, nie? Jesteście trochę ciekawi? No i łapek jest ten. Czekaj. Dwójką się zamyka. Robi. To jest chyba dźwięk strzelania, nie? Będziemy strzelać. To nie wiem co robi. Czwórka nie wiem co robi. Aha. Czwórka odchyla, żeby jak najwyżej się wznosić, nie? Wyłączamy, on wtedy ląduje. Fajne? Te z przodu też cały czas działają, czy jak? Czekajcie. Nie jest taki idealny. Ale powiem wam szczerze, że podoba mi się ten pojazd. Poduszkowy jest tylko troszeczkę. Spróbujmy przejechać cały to. Czekajcie, widzicie? Zobaczcie co się stało. Przestał nad tym panować. O, wyłącza się wtedy. Jednak on nie jest taki idealny, jak powinien być. No ale fajnie, nie? Fajnie działa, wszystko ładnie, pięknie jest. Fajnie. Tylko, że nie ma co z prawdziwym czołgiem. Ale do poruszania się po tej mapie, może nie po tej, spróbujemy ją kiedyś go na tej mapie zielonej takiej. Teraz zrobimy uwolnić orkę. To jest orka czy rekin? Chyba rekin. To jest kurwa wielka. Wow, jestem w szoku. On cały czas chodzi. Rekin, uspokój się. Wciągamy tu środka. Czekajcie, wezmę młotek, bo
mogę zamknąć. Otwiera drzwi. Tak. Czederski, co? Latające leki. Co? Bo zgubimy mój ten przeszkód. To ma tutaj, aha, on jest za czujnika. Raki kule tak, nie? Fajnie jest. Musiałem to spróbować, nie? Dobra. I chuj. Umarł. Rekin nie żyje. Rekin umarł. Rekin nie żyje. Nie mogę dalej tego zrobić, więc... Ale jak widzicie, no Rekin fajny był. Ale się zmył. Czuję się jak po jakiejś katastrofie, nie? Lotniczej. Trzeba wyjść z wraku samolotu. Po samolotu jeszcze możemy zobaczyć. Usuń. Tak. Pójdę sobie do workshopa. Tego nie widzicie. Zobaczymy, czy jest samolot. Jest samolot. Jest samolot, czy on będzie działał, to się okaże. Jest samolot i helikopter. Weźmy samolot i helikopter. Tak jak widzicie, pojawił się samolot. Spróbuj. O, nie pojawi się. Jest samolot. No kurde. Czy mój komputer to wytrzyma, to się okaże. Jak wam się samolot podoba? Ledwo się zmieściłem na pasie strasznym. Gdzie tu się do tego siada? Ładnie zrobiono, widzę, nie? Dobry, witam na pokładzie. Paliłem światło, abyście państwo... Tutaj mamy łazienkę, nie? I zapinamy pasy. Na kiblu oczywiście. Ej, ciekawe, czekajcie. Na kiblu jest jakiś przycisk. Jest przycisk. Chyba, żeby zamknąć się w środku, nie? Czekajcie. Tak. Na kiblu możemy się zamknąć w środku. Dobra. Ej, wyrosłem w ogóle z tego. O, jest. Tu mamy zaplecze dla hostess. A to jest naprawdę skomplikowany panel lotniczy. Czekajcie. Mogę nagrać SOS. O, prawie już. Nie wiem, wsiadać, tylko chciałem wcisnąć jeszcze czoki. Okej.
koła się chowają. Dobra, nieważne, jest tu sporo jakichś kontrolerów. Czeka. Ojej! Jeden kaca robi. Trójka. Jest stabilny jak sam skoczył. Dajcie piątka. Nie. Piątka do dobra. Wiecie, nie chce się od razu rozbić, nie? Zobaczyć jaką w ogóle. Nie chciałbym teraz wysiąść z niego. Spróbujmy podlecieć pod sufit. Szóstka i siódemka. Szóstka i siódemka i trzech nie mogę docisnąć. Fajnie, nie? Samolot naprawdę fajny. Tylko że przechyla się. Przód ładnie leci. Nie ma hamulcy. No dobra. Czekajcie. Już hamuje bardzo. Trochę słabo się wznosi, nie? Ale czekajcie, bo ja nie sprawdziłem wszystkiego. 7, 8. 8 wyciąga podwozie. 9. Dobra, bo ląduje, widzę. Niepotrzebnie. Nie wiem, dlaczego zaczął lądować. Czekajcie, coś musiałem wyłączyć. Włączamy. Dobra. Dobra. Te dwa pozwalają się wznosić. Czyli 7-8. Ale powoli. Czemu? Aha, bo to jest jak gdyby obracanie kadłuba, więc... Znowu wysiadłem. Dobra. 9 jakby nic nie robiło. Aha, światła są. Dolnej... batylnie. Już minusem się nic nie robi. Dobra. Czekajcie. Nie to co. Spróbujemy go tak odwrócić. Dobra. I lecimy do sufitu. Z jednej strony można by było... Czekajcie. Tak. I do przodu. Oj, dupą zawadziłem już. Fajny samochodzik, ale nie za wolno lata. A nie będę go tutaj kombinował. Dobra. Zobaczymy helikopter. Co robi helikopter? Jest helikopter. Nazywa się MK2. Blum. Ciężki jak sam skoczymy. Myślę, że pod jedynką będzie to. Część silników lecimy.
Inaczej musisz na jakiś taki ala łańcuchu trzymać. Ciekawe, czy z nieba będzie widać moją budowlę. Majta i na prawo i na lewo? Fajne ma te obudowy silnika zrobione. Ale barwy ma fajne. Czekajcie, kurde. Wracamy trochę bardziej. Jeśli tutaj uderzę w niebo. Kabina musi być otwarta, żeby latać. Daleko jeszcze do nieba. Bye bye, na pewno już się nie znajdę. Dobra. Lądowanie, nie? Patrzcie. Zamknijmy osłonę. Znalazłem jeszcze takiego czegoś, co by można było szybko do tego nieba polecieć. Z 17 minut. Spróbujmy jeszcze coś znaleźć tak na szybko. Coś, co poleci w niebo. Dobra. Jest już? Jest. Awionetka. Jest nastrojowa muzyczka. Jak ona to robi? Na amortyzator, patrzcie. Czyli tak, robimy tak. Jedynka. I zrobili normalny samolot, który... Lata. Dajcie. Leci. I zrobimy tego. Trudno się tym lata, ale patrzcie co ja robię. A nie udało się. Trzeba wyżej się wznieść, ale tak się nie da. Tylko się rozpędza, ale nic więcej.
Fajne, ale... Ale nie. Znajdźmy coś bardziej latającego wzwyż. Jakaś rakieta by się przydała. To na pewno wszędzie widzieliście. To takim. O! Czekajcie, bo mi się. To na pewno poleci przy tym. Na pewno. Postawimy obydwie rzeczy. Zbuduj. Muszę się trochę odsunąć. To jest przyczepa. Muszę wziąć młotek. Disco! Co to tylko mryga? Miałeś nie tylko grać. Czyś... Noga się wysunęła. To jest ogólnie jakaś... od ciężarówki. To mnie nie interesuje. Ej no. Ja myślałem, że jakaś muzyczka będzie lecieć nastrojowa, to dupa, nie? Lecie, tutaj coś dobrze. To jest panel sterowania. Będziemy DJ-ować, nie? Tuci, tuci! To muzyki nie ma. Tuci, tuci, tuci! Fajne, nie? Ale przydałoby się, żeby jeszcze muzyczka grała. Wiecie, a muzyczka inna, a muzyczka żyje. Coś takiego. No niestety nie ma. Czekajcie, tam jest jakiś szybki przycisk. Jest muzyczka! Dobra, a drugie postawimy gdzieś w tym miejscu. Bo przy tamtym odleci to. Mam nadzieję, że to nie jest na modyfikacjach. Jest, okej. Apollo Mission. I lecimy w kosmos. W tym odcinku polecę w kosmos. O ile mój komputer to wytrzyma. Chyba tego nie wytrzyma. Chyba jednak tego nie wytrzyma. Niedobrze. Dobra. To w następnym odcinku odpalimy misję Apollo. Jednak polecimy w następnym odcinku. Przykro mi. Nie udało mi się podołać zadaniu. Na razie dzięki, cześć.